Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął kolejny rok działań, by osobom bezrobotnym pomóc usamodzielnić się i znaleźć pracę. Projekt nazywa się Aktywne Szczytno i realizowany jest przez MOPS od 2008 roku. Finansowanie pochodzi z funduszy unijnych, w pozyskiwaniu których MOPS oraz działający przy nim Klub Integracji Społecznej mają duże doświadczenie. Klub Integracji Społecznej działa od 2004 roku. Od tego czasu również ubiegamy się o środki unijne. Pozyskujemy, już w 2004 roku pozyskaliśmy środki z Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Natomiast od 2008 roku korzystamy ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na rok bieżący mamy 384 tysiące. Do wydania. Z tego blisko 70 tysięcy jest przeznaczone na same szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych, te, które przyjmiemy do nas do projektu. W tym momencie trwa rekrutacja uczestników do projektu. W tym roku projekt kierowany jest do osób bezrobotnych w wieku od 18 do lat 30 i 30+. Rekrutacja potrwa do połowy maja. Od czerwca rozpoczną się zajęcia w Klubie Integracji Społecznej z psychologiem, prawnikiem i specjalistą do aktywnego poszukiwania pracy. Nakładamy w tym roku największy nacisk na osoby młode. Po raz drugi, bo rok ubiegły też był rokiem ludzi młodych, dajemy szansę ludziom młodym, żeby jak najmniej tych młodych ludzi pozostawało bez pracy, bo po naszych szkoleniach zawodowych część osób podejmuje pracę, może nie jest to dużo, ale jest jakiś tam ułamek, z czego my się bardzo cieszymy. W tym roku przewidziane są szkolenia na prawo jazdy kategorii B, kurs na kelnera i barmana, kurs na drwala i pilarza oraz kurs przedsiębiorczości. Na kursie przedsiębiorczości obsługa komputera, wypisywanie faktur, uczenie się takich spraw, też podstawy, no elementy może powiem, nie podstawy księgowości, żeby osoby, które będą chciały założyć też jakąś swoją działalność, to jest jakaś podstawa do tego, żeby idą na dalsze szkolenie z Urzędu Pracy, ale już mają tą podstawę do tego, żeby nawet swoją działalność zacząć, czyli taką małą przedsiębiorczość. Co ważne, jeden uczestnik projektu ma prawo skorzystać nawet z 3 kursów, oby tylko wytrwał do końca, bo każdego uczestnika czeka średnio 160 godzin kursu szkolenia zawodowego, a do tego 88 godzin spotkań z psychologiem i 44 z prawnikiem. Ta mobilizacja taka z naszej strony wymaga cały czas takich rozmów, napędzania, podpytywania, co jest nie tak. No i w ramach, żeby zachęcić te osoby, dostają wsparcie finansowe, tak? Tam, gdzie są dzieci małe w rodzinie, więc płacimy za przedszkole, są wyjazdy integracyjne. Znaczny procent osób usamodzielnia się, ludzie podejmują i działalność gospodarczą, jak również pomagamy w zatrudnieniu osób po takich kursach, bo współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy, jak również lokalnymi pracodawcami. Trzeba przyznać, że jest to potężna dawka wiedzy i wsparcia. 18 kwietnia na zaproszenie Muzeum Mazurskiego w Szczytnie przyjechał Zygmunt Krzysztof Jagodziński. Muzyk, grafik, dziennikarz i tak można by jeszcze długo wymieniać, ale powody spotkania w muzeum z Krzysztofem Jagodzińskim są dwa. Po pierwsze, obchodzona w tym roku 150. rocznica Powstania Styczniowego. Po drugie, wielka pasja i wiedza zaproszonego gościa związana z bronią. W historii kultury materialnej zawsze mnie interesowały, i to chyba tak do ostatnich moich dni będzie, interesował mnie problem, przedmiot i człowiek. Przedmiot, który wyszedł z ręki owego człowieka. To wszystko, co dzisiaj tutaj Państwu prezentuję, to jest z tego okresu. Powstanie styczniowe i fragment powstania listopadowego. Podczas spotkania w Muzeum Mazurskim Krzysztof Jagodziński zaprezentował własne unikatowe ilustracje dotyczące broni używanej podczas powstania oraz eksponaty z własnej kolekcji. Krzysztof Jagodziński opowiedział o mało znanych aspektach Powstania Styczniowego. Do tego poparł je własnymi, interesującymi spostrzeżeniami. Powstaniem styczniowym zainteresowałem się z powodu tego, że wpadł mi w ręce pewien przedmiot, który Państwo macie tutaj przed oczami. I gdyby nie fakt, że zaistniała na tym przedmiocie pewna dedykacja, to bym nigdy nie skojarzył tego z Powstaniem Styczniowym. Co więcej, dla mnie to było bardzo tajemnicze, dlatego że tutaj jest Padubice bodajże, 3 kwietnia 1863 roku. Jak powszechnie wiadomo, potyczek i małych wojenek
w trakcie powstania styczniowego policzono było około 1200, bo to jest w literaturze dokładnie opisane. Nie trafiłem na tę miejscowość. To oznacza, że ta prochownica została zasygnowana na pamiątkę. Oczywiście to musiało być skrzętnie gdzieś tam schowane, bo wiadomo, Rosjanie tępili wszystko i wszystkich, którzy mieli związek z owym powstaniem. A jednak to się uratowało. Dotyczy to także tych przedmiotów. Na przykład ten rewolwer, proszę sobie wyobrazić, że został odnaleziony przy pożarze wiejskiej chałupy. Za kominem między zakolem takim został schowany w jakichś szmatach, w jakimś blaszce. I w ten sposób on ocalał. Zebrani przez ponad godzinę z zapartym tchem słuchali i oglądali przywiezione eksponaty. Potem luźniejszym już rozmowom słuchaczy z gościem muzeum nie było końca. Od 1 lipca w tym roku wszystkich obowiązywać zacznie nowy system gospodarki odpadami. Odtąd gmina jest odpowiedzialna za odpady na swoim terenie. Co za tym idzie, miasto Szczytno będzie odpowiadać za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców i przedsiębiorstw. W drodze przetargu wskazana zostanie firma, która będzie odbierać odpady od wszystkich z terenu gminy miasta Szczytno. To nastąpi już wkrótce. Mieszkańcy Szczytna natomiast muszą wypowiedzieć umowy z dotychczasowym odbiorcą odpadów. Zwolnieni z tego obowiązku mogą czuć się tylko ci, którzy mieli umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Szczytnie. Do 30 kwietnia każdy właściciel nieruchomości powinien zadeklarować wysokość opłaty, jaką potem będzie płacić za zagospodarowanie odpadów. Deklarację można pobrać w biurze obsługi interesanta w pokoju 1 na parterze Urzędu Miasta lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.e-szczytno.eu. Opłatę za odbiór odpadów liczy się od liczby mieszkańców na terenach nieruchomości zamieszkałych. Ma być to faktyczna ilość osób żyjących obecnie pod danym adresem, a nie tylko zameldowanych. Natomiast na terenach niezamieszkałych opłata liczy się od ilości pojemników. W przypadku nieruchomości mieszanych należy złożyć dwie deklaracje: na teren zamieszkały i na niezamieszkały, na przykład dla części mieszkalnej w przeliczeniu na osoby, a dla części usługowej w przeliczeniu na pojemniki. Wypełnione deklaracje należy złożyć w pokoju numer 1 na parterze lub w 131 na pierwszym piętrze. Oba w Urzędzie Miasta w Szczytnie. 29 kwietnia zostaną otwarte oferty przetargowe firm, które ubiegać się będą o odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców Szczytna. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Miejskiej lub pod telefonami 89 624 72 i końcówka 11 lub 07 lub 24. 23 kwietnia o godzinie 10 na piętrze Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie odbędą się eliminacje miejskie do ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego. Uczestnicy zaprezentują się w odrębnych turniejach poezji śpiewanej, recytatorskim, w wywiedzionym ze słowa. W jury zasiądzie Jadwiga Pianowska, Piotr Filipowicz i Wojtek Grochowalski. Osoby, które przejdą dalej w konkursie, czekać będzie podróż do Olsztyna, gdzie już 28 kwietnia odbędzie się przegląd rejonowy. Muzeum Mazurskie oraz Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Szczytnie zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym Fotograf Szczyciński 2013. Konkurs skierowany jest do wszystkich fotografujących amatorów ze Szczytna i powiatu szczycińskiego. Tematem zdjęć mają być mieszkańcy, architektura, wydarzenia społeczne i kulturalne w Szczytnie. Prace mogą być aktualne lub z lat poprzednich. Zdjęcia w ilości do 20 sztuk należy nadsyłać na adres mailowy muzmas@wp.pl lub pocztą na adres Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Szczytnie, ulica Sienkiewicza 1. Termin nadsyłania fotografii kończy się 20 września. Zwycięskie prace zostaną nagrodzone oraz pokazane na wystawie w Muzeum Mazurskim w Szczytnie. Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępne są na stronie www.muzeumszczytno.pl. art.pl oraz w Muzeum Mazurskim. Zadanie dofinansowane jest przez Gminę Miejską Szczytno. 27 kwietnia zapraszamy do kina w Miejskim Domu Kultury. Dla dzieci film animowany Zambezia i przygodowy Jack Pogromca Olbrzymów. Oba filmy w 3D.
Dla dorosłych komedia Daje nam rok i polski thriller Układ zamknięty. Wielkimi krokami zbliża się długi weekend majowy. Na tę okoliczność miasto Szczytno przygotowało wiele atrakcji. 1 maja o godzinie 11 w Miejskim Domu Kultury odbędzie się coroczna impreza Zwierzę nasz brat. Jeśli pogoda dopisze, to impreza odbędzie się w amfiteatrze MDK-u. Zaprezentowane zostaną urocze zwierzaki ze schroniska Cztery Łapy. Ponadto każdy może przyprowadzić swojego pupila i zaprezentować go szerszej publiczności. W tym samym czasie w innym miejscu MDK-u wszyscy spragnieni nowych, ciekawych umiejętności mogą przyjść na warsztaty dekupaż. 17 instruktorów pokaże, jak wycinać ozdoby, naklejać je na dowolne przedmioty i lakierować, by potem osiągnąć imponujące efekty. 1 maja o godzinie 16 na boisku Orlik przy ulicy Spacerowej odbędzie się turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza miasta Szczytno. Walczyć będą pracownicy samorządowi z służbami mundurowymi. 2 maja o godzinie 13 w Miejskim Domu Kultury zacznie się Pchli Targ Przydasie. Zainteresowani mogą przyjść, by sprzedać, kupić lub wymienić się wszystkim, co się może przydać. Targ organizuje Młodzież Projektu Wolnego Stylu. 3 maja o godzinie 11, 222. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, rozpocznie msza za ojczyznę w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Szczytnie przy ulicy Konopnickiej. Po mszy odbędzie się przemarsz ulicami miasta pod pomnik Orła Białego, a tam apel poległych. Wystąpi podpułkownik magister inżynier Krzysztof Lis, dowódca garnizonu Lipowiec. Uroczystą oprawę artystyczną zapewnią uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 6 imienia Orła Białego i Miejska Orkiestra z Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie. W związku z tym uprzedzamy, że 3 maja w godzinach 12-12.30 w ciągu ulic Mickiewicza, Odrodzenia i Warszawskiej mogą pojawić się utrudnienia w ruchu. O godzinie 13 zapraszamy na piknik z udziałem służb mundurowych w Parku Miejskim przy ulicy Skłodowskiej. Będzie można zapoznać się ze sprzętem wojskowym, policyjnym, strażackim, a także postrzelać na strzelnicy. Przy tej okazji nie zabraknie prawdziwej polowej grochówki. O godzinie 17 w Miejskim Domu Kultury koncert z operetką, musicalem i klasyką w wykonaniu Niny Nowak. Wstęp wolny. We'll be right back.